O kolejne 3 nowe ambulanse wzbogaci się wkrótce Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego. Flota radomskiego pogotowia jest mocno eksploatowana. Każdy z zespołów wyjeżdża przynajmniej 12-13 razy na dobę. Mamy karetki, które mają już duże przebiegi, więc musimy myśleć i dbać o to, aby odnawiać tę flotę. Stąd decyzja o zakupie 3 karetek finansowanych z budżetu miasta. Władze miasta i dyrekcja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zabiegają u wojewody i w kancelarii premiera o pieniądze na zakup kolejnych karetek. Cały czas jest procedowany w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Troszeczkę się niepokoimy, ogłaszamy przetarg na 3 karetki, niemniej jednak prosimy o zainteresowanie się tą sprawą polityków, żeby faktycznie można było zakupić tych karetek jak najwięcej, bo potrzeby radomskiego pogotowia są bardzo duże i faktycznie tą flotę musimy cały czas unowocześniać. 3 karetki, które w najbliższym czasie kupi Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, mają być wyposażone w niezbędny sprzęt. Będą wyposażone w sprzęt taki, który pozwala nam funkcjonować w pełni profesjonalnie i udzielać świadczeń zaawansowanych na pokładzie karetki. Będą wyposażone również w takie urządzenia, które nam się marzą, żeby były we wszystkich zespołach. Do tej pory udało nam się dzięki właśnie dotacjom gminy miasta Radom 4 takie urządzenia zakupić. Są to urządzenia do automatycznego masażu klatki piersiowej, a więc zastępują pracę ratowników medycznych podczas uciskania klatki piersiowej.